Szybki i bezpieczny internet w szkole to warunek nowoczesnej edukacji. Placówki oświatowe w Tarnobrzegu mają dostęp do internetu Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o takich parametrach, które umożliwiają wykorzystywanie go do procesów dydaktycznych. Ze światłowodowego internetu Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej korzystają wszystkie miejskie placówki oświatowe, łącznie 34 szkoły i przedszkola. Również te niepubliczne placówki, do których uczęszcza także sporo uczniów, zdecydowały się na podłączenie do sieci internetowej spółdzielni. 1 lutego 2018 roku do sieci internetowej Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostały podpięte dwie ostatnie placówki oświatowe na terenie Tarnobrzega, a więc szkoła podstawowa numer 8 i przedszkole numer 8 na osiedlu Wielowieś. Światłowód to niezwykle wydajny sposób na dostarczenie niedrogiego i co najważniejsze niezawodnego internetu. Dzięki temu szkoły będą mogły w większym stopniu wykorzystywać nowoczesne zasoby edukacyjne, w tym materiały multimedialne. Tarnobrzeg jest jednym z nielicznych miast w Polsce, który gwarantuje wszystkim szkołom i przedszkolom na terenie swojego miasta dostęp do internetu światłowodowego, który spełnia także wymogi ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, w której to chodzi o to, że internet powinien być świadczony w najwyższej jakości w parametrach o przepustowości 100 megabitów. Projekt ogólnopolskiej sieci edukacyjnej zakłada stworzenie sieci dostępu do internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce. Będzie to sieć wirtualna, oparta na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej.